Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 10 grudnia w piątek. Dzisiaj ciąg dalszy z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 11, wersety od 16 do 19. Posłuchajmy. Jeszua rzekł do tłumów: ach, do czego mam porównać to pokolenie? Jest jak dzieci siedzące na rynku, które wołają do siebie: graliśmy wesoło, ale nie tańczyliście. Graliśmy smutno, ale nie płakaliście. Bo przyszedł Johanan, pościł, nie pił i mówią: ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je swobodnie, pije wino i mówią: aha, żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Otóż mądrość przejawia się w czynach, jakie rodzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, ciąg dalszy tej Ewangelii, w której Pan Jezus mówi o Janie Chrzcicielu i mówi też już o sobie dzisiaj tutaj, w tym fragmencie. Jednym słowem można by tak to już otworzyć, to nasze rozważanie dzisiaj. Chrystus mówi o przewrotności ludzkiej. Jakże ludzie są przewrotni. My. Też nie myślmy w kategoriach takich, że gdzieś tam, ktoś tam, coś tam, a ja to nie. Bo wtedy już byśmy postawili się w roli faryzeuszów, którzy myślą o innych, a sami mają belki w oczach i wiele różnych innych grzechów. Więc moi kochani, naszej postawie, jeśli się nie przyjrzymy, tej postawie ludzkiej towarzyszy przewrotność. Pan Jezus o tym mówi dzisiaj tutaj jakby w takiej dziecięcej jakiejś być może zabawie, rymowance, że graliśmy wesoło, nie tańczyliśmy, graliśmy smutno, nie płakaliście. To znaczy ani tak dobrze. Czasami znamy takie postawy gdzieś wobec dzieci. Czasami mówimy, no ani po dobroci, ani po złości. I tutaj Pan Jezus mówi o pokoleniu. Nie mówi o jakiejś grupie społecznej, nie mówi o tych, którzy są wokół Niego, przy Nim, którzy chodzą za Nim, albo będą chodzili za Nim, albo jeszcze jakichś innych osobach. Mówi o pokoleniu. Generalnie my jesteśmy też jakimś pokoleniem. I mówi, że to pokolenie jest jak dzieci właśnie, które ani tak, ani tak. Pod jednym warunkiem. Jeśli się nie zdecydujemy, to co było wczoraj trochę, jeśli się nie zdecydujemy na to, aby gwałtownie zabrać Królestwo Boże, aby je zdobyć, bo Pan Jezus powiedział, tylko gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. To jest kilka wersetów wcześniej. Jeśli macie uszy, to słuchajcie. To słuchajcie i podejmujcie czyny. Bo właśnie na końcu tej dzisiejszej Ewangelii tu było napisane, że mądrość przejawia się w czynach, jakie rodzą. A więc mądrego poznać nie po słowach, jakie wypowiada, bo może ktoś tysiące słów wypowiadać i nic z tego tak naprawdę nie będzie wynikało w jego życiu, ale mądrość przejawia się przez czyny. Moi kochani, też wczoraj zakończyliśmy rok świętego Józefa. Oczywiście to nie znaczy, że święty Józef przestaje nam towarzyszyć. Mam nadzieję, że przez ten rok jeszcze bardziej go pokochaliśmy i jeszcze bardziej go zaprosiliśmy do naszych domów, do naszych rodzin. No ale właśnie tutaj też bardzo wyraźnie widać w przykładzie tego świętego. Mądrość przejawia się w czynach, jakie rodzi. Święty Józef nie był człowiekiem w charakterze, czy w jakimś takim pójściu za Bogiem podobny do Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel był człowiekiem gwałtownym, był człowiekiem, który prosto w twarz mówił to, co powiedział Herodowi i za co oddał życie, za co zginął, za co został ścięty. Święty Józef z kolei odwrotnie, zupełnie jakby spokojnie i cicho usuwał się wręcz złu też Heroda, usuwał się na bok.
usunął się, ucieczka do Egiptu. Więc mądrość przejawia się w tym, aby słuchać Mistrza, by słuchać Jezusa Chrystusa, by nie być właśnie takim przewrotnym jak ten świat, że jak tak, to jak pasuje na taką stronę, to będą mówili tak, że znowu, że to, że tamto, a jak znowu się obrócą jakieś ustroje polityczne, nastroje społeczne czy cokolwiek innego, to będą postępowali zupełnie inaczej. Trochę tak jak tacy skorumpowani politycy, którzy patrzą tylko na słupki wyborcze, na sondaże i wtedy, gdy opłaca się coś powiedzieć, to mówią, tak, to wtedy, bo widzą, że nastroje społeczne są właśnie akurat w tym kierunku, więc wtedy powiedzą, no właśnie, my jesteśmy też w tym kierunku. Ale jak potem się coś zmieni, to powiedzą, nie, my jesteśmy zupełnie w innym kierunku. No dzisiaj niestety nie jeden, chociaż widać, że i to im nie przeszkadza, nie jeden potrafi do kamer mówić słowa, które za miesiąc czy pół roku zupełnie w drugim kierunku powie i powie, że nie, ja nigdy tak nie powiedziałem. Nawet jeśli mu pokażą czarno-białe, ale to jest nagranie, halo, popatrz. No właśnie to jest to, o czym mówi Pan Jezus, że ani tak, ani tak, przewrotne pokolenie, skorumpowane pokolenie, nastawione tylko na to, aby mi było dobrze. No bo tacy jesteśmy. Mamy skłonności do złego, do grzechu. Mamy skłonności. Jedynie bez grzechu nie miała tej skłonności. Była właśnie niepokalana Maryja, którą żeśmy 8 grudnia tak pięknie też uczcili. Jedynie ona była bez grzechu, nie miała tych skłonności. My mamy te skłonności do grzechu, do przewrotności, do manipulowania faktami, też i do wyśmiewania innych, osądzania, krytykowania. Jeśli sobie nie zdamy z tego sprawy. Dlatego właśnie idźmy za prorokami naszych czasów, idźmy za świętymi, właśnie za Janem Chrzcicielem, słuchajmy słów Ewangelii, tak jak Chrystus powiedział do nas, jeśli macie uszy, to słuchajcie, wczoraj powiedział, a dzisiaj nam mówi, że poznają, że jesteście mądrzy po waszych czynach, nie po waszych słowach, ale po waszych czynach. Dlatego bądźmy ludźmi, którzy tęsknią za Bogiem, którzy gwałtem chcą zdobyć Królestwo Boże, bo to jest wszystko, to jest najpiękniejsze, co mamy w obietnicy i w nadziei. No i po prostu żyjmy tak, jak Adwent nas tego uczy, czuwaniem, oczekiwaniem na nadejście naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa. Na ten czas czuwania, mądrości wybierania, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Błogosławionego, pełnego mądrości, takiego dnia wam życzę. Z Panem Bogiem i do zobaczenia, jeśli Bóg da.